dobry Państwu, Beata Tomczyk, Gazeta Finansowa. Naszym gościem jest pan Mariusz Zielonka, ekspert do spraw ekonomicznych w Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Według danych globalnego raportu płacy, czyli Global Wage Report 2022-2023, realna płaca w Polsce zmniejszyła się o 6,9% w pierwszej połowie 2022 roku, co daje nam drugie miejsce na świecie. Gorzej było tylko w Nikaragui, gdzie realne płace spadły o 7,56%. Z czego wynika, proszę powiedzieć nam, ta sytuacja? Czy to efekt słabej złotówki? Nie, to nie efekt tego, że nasza polska waluta jest dosyć słaba ostatnimi czasy, a w zasadzie się utrzymuje na dosyć niskim poziomie. To zdecydowanie efekt tego, że mamy bardzo wysoką inflację w tej chwili. I to inflacja realnie zabiera nam te pieniądze z kieszeni. Jeśli mówimy o płacach, to mamy dwa wskaźniki. Mamy tę nominalną płacę, czyli my zarabiamy więcej, dostajemy podwyżki i de facto mamy w kieszeni więcej środków, ale inflacja powoduje to, że my wydajemy więcej na te same produkty, które kupowaliśmy rok wcześniej dużo taniej, co oznacza, że realnie my mamy mniej pieniędzy. Tak to można w skrócie nazwać. To się nazywa siła nabywcza pieniądza. Nasza siła nabywcza pieniądza słabnie wraz ze wzrostem inflacji, skoro ta inflacja jest bardzo wysoka w tej chwili w Polsce, a wzrost płac nie jest na tyle wysoki, żeby przewyższyć tę inflację, nasze wynagrodzenia realnie maleją. I w Polsce niestety nie mamy dobrej statystyki, jeśli chodzi o wynagrodzenia. To, co prezentuje Główny Urząd Statystyczny, dotyczy tylko niewielkiego odsetka przedsiębiorstw w Polsce. Chociaż i nawet te dane w ostatnich miesiącach pokazują dużo słabszy wzrost wynagrodzeń niż inflacji. Do niedawna w zasadzie narracją rządu było to, że nie mamy się czym martwić, bo wynagrodzenia według Głównego Urzędu Statystycznego rosną szybciej niż inflacja. Ten trend się w tej chwili odwrócił i my z każdym miesiącem tracimy. Realnie tracimy, jeśli patrząc na dane, ale my tracimy tak naprawdę od dawien dawna, ponieważ to, co prezentuje GUS w ramach inflacji ostatnie miesiące, to poziom ponad 17%, to jest statystyczna inflacja. GUS zakłada, że każdy Polak co miesiąc na przykład kupuje sobie pralkę czy samochód, a tak się nie dzieje, ponieważ w głównej mierze do tego koszyka inflacyjnego, to co my kupujemy, wkładamy przede wszystkim żywność, ubrania, czyli produkty podstawowego użytku i dosyć nietrwałe. A te produkty, ich ceny wzrastają rok do roku o ponad 40%. To nam mniej więcej daje i pokazuje, jaka może być realna skala inflacji, którą my odczuwamy i jak szybko nasze wynagrodzenia tracą na wartości. Czyli my się cieszymy z jednej strony, że zarabiamy więcej nominalnie, ale z drugiej strony na coraz mniej nas stać. I to jest główny problem w tej chwili rządzących. Co z tym fantem zrobić i jak temu zaradzić? To pytanie jest dosyć ciężkie i pewnie nadal otwarte. W tej chwili raczej rządzący nie mają pomysłu na to, żeby zaradzić temu takiej redukcji tych wynagrodzeń realnych. I wydaje się, że najbliższe miesiące przyniosą nam jeszcze większe i jeszcze gorsze zubożenie społeczeństwa niż w tej chwili mamy do czynienia. No właśnie miałam spytać, czy może być jeszcze gorzej w tej sytuacji? Tak, to wydaje się, że ten najgorszy moment jeszcze przed nami i ten szczyt inflacyjny, który będzie nam zabierał te wynagrodzenia z kieszeni, no to jest mniej więcej luty, marzec. Jeśli uda nam się przetrwać ten sezon grzewczy i dotrwać do maja, do końca kwietnia, wydaje się, że wtedy inflacja powinna spadać, a wraz z tym spadkiem tej inflacji być może nasze wynagrodzenia przestaną tracić na wartości, chociaż to tak naprawdę jest raczej niemożliwe w całym niestety 2023 roku. Czyli jeszcze raz, co może zaradzić temu, żeby nasze wynagrodzenia nie traciły na wartości? Jak temu zapobiec? Powinniśmy tak naprawdę
jako społeczeństwo zacząć oszczędzać, mniej konsumować, a przez to mieć wpływ na to, im mniejszy popyt, tym mniejszy wzrost cen. I to się starało zrobić Rada Polityki Pieniężnej przez ostatnie miesiące, podwyższając stopy procentowe. Wysyłali wprost sygnał, że nadchodzi czas zaciskania pasa i że należy zacząć oszczędzać. Niestety z drugiej strony mieliśmy rząd, który mówił spokojnie, spokojnie, my wam te pieniądze oddamy w różnego rodzaju 12, 13, 14 emeryturach, różnego rodzaju dodatkach, czy szeroko zakrojonych wakacjach kredytowych. I to było widać też w danych. Polacy przy okazji na przykład wakacji kredytowych, tych pierwszych we wrześniu i w październiku uruchamianych, zamiast oszczędzać, ruszyli do sklepów i wydali te pieniądze. Jeśli my wydajemy, to automatycznie rynek reaguje na to w sposób taki, że może brakować towarów, więc te ceny rosną. Jeśli te ceny rosną, to nasze wynagrodzenia tracą. Więc w tej chwili sami obywatele mogą próbować oszczędzać, chociaż patrząc na to, jak wygląda ta inflacja i skąd ona się bierze i jak mocno jest zakorzeniona w tej chwili w Polsce, nie ma jednego dobrego sposobu na walkę z nią. Na pewno nie ma łagodnego sposobu na walkę z nią i na pewno ten sposób nie zostanie wcielony w roku wyborczym. Proszę zobaczyć, że nastroje wśród Polaków i przedsiębiorców są na poziomach najgorszego, najgłębszego zamknięcia, jeśli chodzi o pandemię, czyli 2020 rok. Jakby w tej chwili sięgamy naprawdę, jeśli chodzi o nasze nastroje, przysłowiowego dna. I jeśli teraz rząd zdecyduje się wprowadzić jakieś restrykcje, czy ograniczyć wydatki socjalne, co mogłoby nie od razu, ale w dłuższym terminie spowolnić tę inflację, no to nasze nastroje się znacznie pogorszą. A jeśli się nasze nastroje znacznie pogorszą, to do urn na jesieni 2023 roku pójdziemy na pewno z minorowymi minami, nastrojami i nie zagłosujemy na obecny rząd. Chciałabym jeszcze jakiś optymistyczny akcent na sam koniec, więc może skoro jesteśmy w tym tygodniu przedświątecznym, czego by sobie pan życzył jako obywatel w Polsce? Życzyłbym sobie na pewno spójniejszej i rozważnej polityki w takim znaczeniu ekonomicznej, żeby ona nie była bardzo, tak bardzo populistyczna, jak w tej chwili jest. I życzyłbym sobie tego, żeby te organy, czy władza, czy bank centralny współpracowały ze sobą, a nie robiły czegoś dokładnie przeciwstawnego sobie. No i życzyłbym sobie spadku cen zdecydowanie, tak żeby nasze nastroje i przedsiębiorców, i obywateli w tym 2023 roku uległy poprawie, a to może przynieść w tej chwili tylko i wyłącznie spadek wzrostu cen, mówiąc dokładnie, bo nie ma się niestety co spodziewać tego, że ceny nam zaczną spadać. One mogłyby wolniej rosnąć i tego bym sobie życzył i tego życzę również przedsiębiorcom, których dotyka znacznie wyższa inflacja niż konsumentów, bo ta dla producentów przekracza już w tej chwili ponad 25%, także to jest bardzo, bardzo poważny problem, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w Polsce. Dziękuję panu bardzo za tę wypowiedź, za ten komentarz. Wszystkiego dobrego na święta od Gazety Finansowej. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Pan Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan był gościem, ekspert spraw ekonomicznych. Do miłego zobaczenia. Danego roku. Życzenia.